Gdańsk. Witamy Państwa bardzo gorąco. Układ tabeli. Marcin Waliński, Kamil Maruszczyk, Maciej Sas, Dawid Gonia, Wojciech Fes, Masahiro Sekita, Remigiusz Kapica, Florian Grage, Michał Kierowazi, Paweł Rusek. Lukas Kampakow jest na rozdrowym składzie, ale kto wie, jak, jeżeli wejdzie, czy on też nie może sam jakby w pewnym momencie rozstrzygać końcówek setu. Skoro o tych jednostkach mowa, to wyjściowe składy: Lipiński, Sasa, Kampa, Urbanowicz, Olenderek, Mika, Mordyl, natomiast i Szymura na libero. To jest wyjście. On jest naprawdę ogromny, grając w meczach ligowych, potrafi z zagrywką robić różnice, jak również w ataku. Kolejny punkt zdobywają siatkarze Kuprum Lubin. Dawid Gunia, siatkarz niezwykle doświadczony od 2007 roku na parkietach Plus Ligi. No, fantastycznie będziemy szczególnie śledzić i Mordyla, i Urbanowicza na środku siatki. Kamil Szymura wyzdawa na lewe skrzydło. Waliński chyba ponad blokiem zaatakował tę piłkę. Podkreślam i wracam do ostatniego zdania. Bardzo rozsądna, mądra gra, nacechowana taką bezpieczeństwem, jeśli chodzi o wykonanie ataku średniego, ale takiego bardziej bym powiedział, dobrego poziomu. A tak z drugiej linii Marcina Walińskiego. Na razie równa gra drużyny Kuprum i to na każdej pozycji, czy Waliński, czy Ferenc, czy Kapica, bez większych błędów. Zagrywka jest stosunkowo łatwa jeszcze, nie łączyła tak. Zablokowany był chyba. Mhm. Natomiast trzy ataki wykonał skutecznie, czyli no, procent jednak zdecydowanie lepszy, ale patrzmy, co się dzieje. Jest potrójny blok, który musiał mijać Waliński i zahaczył blok. 12 pomiar Kuprum. Obrona, by broniący, nie blokujący wykonywał obronę. 30. To był Mateusz. Nie, to był Mordy, tak. A tak, bardzo mi Mordy. Bo na trzeciego doszedł Mateusz Mika i tą trójkę jeszcze zdołał ominąć atakiem Marcin Waliński. Dwupunktowe prowadzenie Kuprum skrócił, zaskoczył swoją zagrywką Mateusza Mikę. Marcin Waliński znowu odskakują na trzy punkty gospodarze. To nie było przypadku. Te zagrywki grane w okolicach Mateusza Miki mają swój cel. To nie dlatego, że Mateusz Mika nie przyjmie. Po prostu w kontrataku czy w obronie kontrataku. Patrzę w statystyki. Drużyna Kuprum przyjęcie na 70%. To byłby naprawdę wyjątkowy mecz. Lukas Kampa. Przyjęcie ma dokładne. Masahiro Sekita. Druga linia. Marcin Waliński zdobywa swój szósty punkt w tym spotkaniu, na razie bezbłędny w ataku, 5-5. Marcin Waliński, to jego akcja, to jego cała ofensywa, jakby kreowanie gry i dystrybuowanie piłek, tutaj mają goście ten wynik, dobrze w obronie. Jeszcze raz, Waliński. No taka seria akcji po skosie, z jednej, z drugiej strony, komu się uda, kto wprowadzi tą piłkę skutecznie. Aż Michał Winiarski podskoczył ze złości, kiedy okazało się, że przy tym potrójnym bloku zdołał jeszcze trafić. Są tylko takie nasze oceny. Lukas Kampa przez środek, wyblokowany Mordyl, Sekita. A wcisnął tę piłkę Marcin Waliński. To na palce Wojciech Ferenc. Pięknie. Kolejny raz po skosie. Urbanowicz zaskoczony. Ale zawsze młody zawodnik jeszcze może się dać oszukać. Kolejny raz. No ale prawdopodobnie, jeżeli ma taki instynkt takiego swoją grę, czy szybko potrafią zdobyć punkty, aby no, po pierwsze odzyskać tego robić i dlatego dokonał zmiany. Czy to przyniosło efekt? No. Przekonamy się pewnie jeszcze w tym secie. Tak. Na razie skuteczny Marcin Waliński. Wracają powolutku do gry. Do trzech punktów zwiększyła się przewaga. Dobrze reagował tutaj Wojciech Ferenc, który... Pełne ryzyko, piłka ostro wgrana w siatkę, poradził sobie Kampa, poradził sobie też Mika, ale jest jeszcze szansa. Przetrzymany Waliński, on też dostaje lepszą piłkę do ataku.
Oj, teraz już jest bardzo skuteczny, to jest... Chodził i grał jako podstawowy przyjmujący. O, dobra, pewna zagrywka. Olenderek zatrzymany przez potrójny blok Mateusz Mika. W sposób rozbijałby gości. Rozpoczynamy tę partię od asa serwisowego Marcina Walińskiego. To jest as numer 2 tego pana, który gra na 63% w ataku, 73% w przyjęciu. No i ma 12 punktów, najlepiej punktujący siatkarz swojego zespołu. Faktycznie. Prawidłnie na zagrywce. Dziękuję, że mnie nie wierzyłeś mi na słowo. Nie, się pewnie, czy na pewno, ale tak. Osławian Kramie nie zatrzymany jeszcze blokiem w dzisiejszym spotkaniu. No co, zaczynają bardzo dobrze te partie, podobnie jak poprzednią graczy Pawła Ruska. Dużo się działo, bo przez moment chyba po zagrywce Dawid Gunia miał pewne obawy, czy podbić tę piłkę. To jest właśnie tam, widzimy leżącego Dawida Gunia podbijającego piłkę. Natomiast w ataku, no kto by, jak nie Waliński, który dzisiaj jest naprawdę świetnie dysponowanym zawodnikiem w ataku. Mordy na zagrywce. Na palce FS nie najlepiej, jeszcze zdążył pokręcić głową z niezadowoleniem. Waliński, o, niezłe zagranie, ale punktu nie przyniosło, może teraz. Waliński, jeszcze jest obrona Mateusza Miki, może dołożyć dobry atak, broni Marcin i teraz skuteczny. No, potrzebował kilku szans, ale zdobył, bo nie skończył ten punkt. A w sumie dwóch, czyli pierwszy atak po skocie wybroniony. Dobrze spisywał się w ogólnie Mateusz Mika. Natomiast jeżeli trzeba atakować również, może jeszcze nie jest gotowy. Ale jak widzimy, druga zagrywka również bardzo trudna. Waliński po ciasnym skosie. Po bloku. Już tylko 9 do 12 na niekorzyść drużyny gości. I znów nam się robi ciekawi. To najważniejsze, żeby z punktu widzenia kibica, który po prostu chce zobaczyć dobrą siatkę. Referensa. Nie sprawił większych problemów. Waliński zaskoczył tym zagraniem. Modela, tak. Był tam w strefie skrzyżowanych nóg. Prawdopodobnie nie. Omijany dzisiaj wielokrotnie Olenderek. Nie miał łatwej piłki. Mariusz Lazły, Waliński. Blockout sztuką. Tak jest. Gry o blok. Ta umiejętność zachowania przydomnej głowy na pewno jest niezwykle cenna, bo zagranie było piłkę w stronę. Dwa punkty przewagi Kuprum. Mariusz Wlazły. Przyjęcie dokładne. Sekita. No i zmieścił się Marcin Waliński. Na takim pomniku prawdopodobnie trzeba wykuć. Myślę, że te wszystkie bloki bardzo dobrze pamięta w tym sezonie Masekira Sekita. 8 do 4 dla Kuprum. Lider Marcin Waliński. 21 punktów już ma Marcin na koncie. 67% skuteczności w ataku. Mocno, ale radzi sobie Szymura. Kapitalne dzisiaj są te wybory Marcina Walińskiego. W tych piłkach, gdzie musi trochę pokombinować. Tak, no i to tempo, kiedy on dokonuje wyboru rozbiegu, chwyta tą piłkę w najwyższym punkcie, dlatego ten sukces jego jest właśnie w skuteczności. Dla nas faworytem był jeden zawodnik, chociaż cała drużyna wygrywa MVP. No chyba Marcin Waliński. Marcin Waliński. Tak jest, pierwsza statuetka MVP w tym sezonie wędruje w ręce Marcina Walińskiego. W pełni zasłużona ta statuetka. Bardzo dobre spotkanie Marcina Walińskiego. Widzimy 76% przyjęcia, 22 punkty na koncie Marcina. Atak na poziomie 69%. No i w 100% zasłużona statuetka.